Stawiali mi stopnie kiedyś, bronili na oknie siedzieć. Mówili co dobre wiemy, zrozumiesz kiedy dorośniesz. Kiedy dorośniesz, kiedy dorośniesz. Wołali mnie z okna o zmroku, mówili, że dom mam za hotel. Kazali posprzątać mi pokój, bym wstydu nie robił przy gościach. Bym wstydu nie robił im, wstydu nie robił przy gościach. Lubiłem obserwować dłonie swoje, porównywałem do ojca. Choć czułem jak dojrzałem w głowie, to dłonie wciąż miałem chłopca. Chłopca, dłonie wciąż miałem chłopca. Mówiłem o sensie istnienia i Bogu, bo czułem rozłąkę na co dzień we wnętrzu. Dorośli mi zwykle mówili daj spokój. Myślałem, że wiedzą, lecz nie mówią dziecku. Nie mówią dziecku. Wasze dzieci nie są waszymi dziećmi. Przychodzą przez was, ale nie z was. Nie możesz odbić w nich sposobu myślenia. Możesz dać miłość im i dom dla ich ciał. Ich dusze dawno zamieszkały w domu jutra, co nawet w snach nie otworzy dla was drzwi. Świat się nie cofnie, nie zatrzyma w dniu wczorajszym. Więc nie próbujcie czynić je takimi jak wy. Jesteście łukiem w rękach strzelca, który wypuszcza niczym żywe strzały dzieci. Ale to łucznik widzi cel przez cały wszechświat i daje swoją moc wam do napięcia cięci. Więc poddaj się jego dłoniom ku radości, bo kocha on każdy łuk, każdą ze strzał. Strzały co pędzą w tym ku nieskończoności i łuk co nie zmienia miejsca, w którym stał. A dziś myślę, że nie widzieli, bo dorosłe życie zdążyło rozdzielić ich dorosłe sprawy i stany portfeli. Od szczerej jak nic ciekawości ich dzieci, troska o przyszłość, problemy na teraz, żale za przeszłość, schematy myślenia, wszystko co było, co będzie dopiero i ja z niekończącym się nigdy dlaczego. A dziś nie ulegamy stopniom jak kiedyś. Zdarzy się wskoczyć na okno, posiedzieć. Wiem coraz lepiej co dobre, co złe dziś. Lecz jeszcze nie mogę dorosnąć. Lecz jeszcze nie mogę dorosnąć. Lecz jeszcze nie mogę dorosnąć. Wciąż mówię o sensie istnienia i pokój. Czuję rozłąkę na co dzień we wnętrzu i szukam wyjaśnień pokręconą drogą, bo świat nie odpowie mi wprost. Jak dziecko, jak dziecko. Jak dziecku. Wasze dzieci.